To był Dębowiec, czas na gminę Goleszów. Zenon Sobczyk urodził się w 1963 roku. Od urodzenia mieszkał w Goleszowie. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej, następnie do Zespołu Szkół Mechanicznych Celma w Cieszynie. Ukończył także Państwową Szkołę Muzyczną w klasie akordeonu. Był członkiem zespołu regionalnego przy cementowni Goleszów oraz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Już w wieku 9 lat należał do klubu sportowego ZKS Olimpia Goleszów, skacząc na nartach. Później trenował także narciarstwo alpejskie. Był jednym z założycieli klubu lotniowego Ziemi Cieszyńskiej oraz klubu speleologicznego Kręt. Od 1978 należy do PTTK. Wraz z przewodnikiem beskidzkim Karolem Linertem organizował wycieczki dla kół PTTK przy goleszowskiej Celmie oraz dla cieszyńskiego Zampolu. Prowadził również dwutygodniowe obozy wędrowne i wielodniowe pobyty w Beskidach, Sudetach i w Tatrach. Będąc w służbie wojskowej na warszawskim Okęciu, działał przy Zarządzie Głównym Wojsk Ochrony Pogranicza, organizował wyjazdy grup żołnierskich na wielodniowe rajdy turystyczne na południu Polski. W wojsku prowadził także zespół muzyczny. Pisał również regularnie do tygodnika Granica, zajmował się również fotografią, później zaczął współpracować z czasopismami W Górach, NPM, Głos Ziemi Cieszyńskiej czy Gazeta Górska. W 2002 roku, po ponownym spotkaniu z Karolem Linertem, postanowił stworzyć własne koło PTTK. Powstało terenowe gminne koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego nr 19 Ślimowi. Od samego początku stanął na czele tej organizacji, co czyni do dnia dzisiejszego. Wraz z kolegami rozpoczął organizowanie wycieczek i innych imprez o charakterze turystycznym. W okresie 15 sezonów tak zorganizowano ponad 630 wycieczek, w których wzięło udział ponad 18 tysięcy uczestników. Wykonał projekt koszulek klubowych i innych gadżetów, wprowadzono własną odznakę turystyczną nadawaną za udział w wycieczkach. Powstał także śpiewnik turystyczny, a do niektórych piosenek napisał własne teksty. Prywatnie również zajmuje się fotografią reportażową, programami graficznymi oraz montuje filmy głównie z wycieczek. Od 2004 roku współpracuje z Panoramą Goleszowską oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie. Dokumentuje również gminę Goleszów na mapach Google oraz mapy.cz. Zaprojektował kierunkowskazy do ciekawych miejsc gminy Goleszów, które stoją do dnia dzisiejszego w różnych zakątkach gminy. Za swą pracę otrzymał m.in. Złotą Honorową Odznakę PTTK, Złotą Honorową Odznakę PTTK Województwa Śląskiego, Złotą Odznakę za pracę z młodzieżą w PTTK oraz tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK. O wręczenie nagrody proszę pana Karola Lipowczana, przewodniczącego Rady Gminy w Goleszowie oraz panią Sylwię Cieślar, wójta gminy Goleszów. Uchwałą władz samorządowych gminy Goleszów laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pan Zenon Sobczyk, mieszkaniec Goleszowa. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pan Zenon Sobczyk za wkład na rzecz rozwoju turystyki w gminie Goleszów poprzez powołanie i kierowanie gminnym kołem PTTK nr 19 Ślimoki w Goleszowie, które należy do najaktywniejszych kół PTTK na ziemi cieszyńskiej.